Dzień dobry. Zamówiłem sobie paczkę specjalną. Powiem wam szczerze, że szukałem kaset magnetofonowych, aby można było kupić dosyć tanio. No i trafiłem. Kasety nie są rewelacyjne, ale oglądałem kilka filmików na temat właśnie tych kaset i mają dosyć dobrą opinię. Kasety firmy BKB, chińskie oczywiście, 60, podobno, w opisie były, że to są 60. Słuchajcie, przymierzałem się do ich zakupu, najtaniej widziałem 10 sztuk. Na AliExpress coś koło 80 zł, a także widziałem na Amazonie 90 zł, 79 zł. No ale wyszukałem i trafiłem taką okazję, że kupiłem pakiet 3 sztuki za 19 zł. Więc w tej cenie wziąłem dwa takie zestawy. Tak się prezentują. Pudełka są takie dosyć nietypowe, jak już widzicie. Są to takie pudełka, chyba Stylon robił kiedyś podobne. Przede wszystkim jest duży plus tych pudełek, ponieważ są elastyczne. Nie pękają, pracują tutaj fajnie. Mają tutaj te motylki, które przytrzymują rolki taśmy. I myślę, że naprawdę są bezpiecznymi pudełkami dla takich kaset. No niestety, jeżeli wsadzimy tutaj kasetę, mamy problem ze wsadzeniem wkładki. Musiałbym to później sprawdzić. Ale myślę, że może być mały problem. Ale skoro już tutaj się z tym bawię, to pójdę po wkładki. Przyniosłem tutaj parę kaset. Wypróbujemy może wkładki, czy wejdą do tego pudełeczka. Osobiście wątpię, no ale zobaczymy. Można porównać pudełko oryginalne z tym pudełkiem chińskim. Wkładając, kombinując. No powiem wam, że tak kombinując. Z braku laku. No proszę, zobaczcie. Wkładki się mieszczą. Jest dobrze. Myślałem, że te pudełeczka są minimalnie mniejsze od tych standardowych. A są, rzeczywiście, zobaczcie. Są troszeczkę krótsze, ale wkładki się mieszczą, to jest najważniejsze. Super. Dobra, parę słów o tych kasetach. Oglądałem parę filmików na temat tych kaset. Kasety mają wśród ludzi, którzy je zakupili z AliExpress, mają dosyć dobrą opinię. Są także takie kasety TDK-B60, które są taką chińską podróbą kaset TDK-B60, ponieważ prawdziwe TDK nie robi tych kaset, tylko robią to Chińczycy. I te kasety bardzo dobrze udają kasety TDK, które mają gorszy stosunek jakości do ceny. Są troszeczkę droższe od tych kaset, a podobno dźwięk mają słabszy. Niektóre kasety, które są sprzedawane z tą naklejką tutaj, mają oznaczenia C30, C60, C90. Niestety nie są to oznaczenia długości tej kasety. Z tego co oglądałem, słyszałem, kaseta mając oznaczenie C90 wcale nie musi być 90. Równie dobrze może być 60.
Także państwo z Chin. Państwo Chińczycy robią nas balona. Chyba, że oni może myślą, że mają dobre oznaczenia. Że na przykład C60, C30 to może być, powiedzmy, grubość samej taśmy. Nie to, że materiał, z jakiej jest wykonany, tylko grubość samej taśmy, czyli także jakość. Zaraz zobaczymy, jakiego koloru jest tutaj taśma. Jak to wygląda? Powiem Wam, że wygląda to bardzo ładnie. Jakość taśmy jest no świetna. Chodzi mi o kolor taśmy. Widać, że jest mocno nasycona, nie jest przeźroczysta. Może i jakość nagrywania będzie dobra? No spróbujemy, zobaczymy. A na przykład w jakim kolorze jest taka kaseta zakupiona? Zobaczcie. No powiem Wam, że ten Chińczyk jest nawet ciemniejszy, czyli teoretycznie, to tylko oczywiście teoria, możliwe, że jest lepszą taśmą niż taśma, która jest tu nagrana oryginalnie. No zobaczymy. Będziemy kombinować. Będziemy modzić. Jak na razie kasety przyszły. Czekałem na nie 2 dni. Są tańsze niż na AliExpress. 19,06 zł za 3 sztuki. To naprawdę śmieszne pieniądze. No i zobaczymy, jak się będą sprawować. To będzie super. Jak będą do kosza, to zostaną mi pudełka, mam prawie 400 kaset. To chociaż pudełka się przydadzą. A zawsze można oczywiście ze starych kaset przełożyć taśmę do tych ładnych, nowych opakowań. I kaseta będzie dalej żyć swoim życiem. To tylko taka mała prezentacja kaset BKB. Trzymajcie się. Cześć.